Tak, no i jest już po walce. Ja przyzwałem dwóch gości, to byli znowu Sandro, jakoś to bardzo popularne jest. Zabiliśmy bossa. On przez te swoje dwie fazy. Pierwsza była tak, jak widzieliście już poprzednio, a druga, no on zmieniał po prostu jakby stany. Raz był magiem, raz był wojownikiem, raz był innym wojownikiem i tak dalej. Dostaliśmy duszę władcy i 80 tysięcy dusz mniej więcej. I teraz ja się udam do ogniska i spróbujemy coś. Zaraz, tutaj coś łazi. Nie, to jest duch. Można z kolei wywalić, także nie wiadomo jak to będzie, ale na razie udało mi się. Ja jeszcze wyłączyłem w ogóle przeglądarkę internetową. Nagrywałem to bez OBS-a, teraz nagrywam z OBS-em. Wyłączyłem wszystkie programy, które miałem, no i udało się jakoś. Aha, i chyba jeszcze dałem na domyślne ustawienia w grze. Ja wam pokażę od razu. A co tu jest? Wiadomości. Tego nie ogarniam. Dobra, nieważne. Cofnij, na razie nie będę robił. I tak, tutaj było. Gdzie to jest? O, matchmaking wyłączony. Widoczność znaku przyzywania ograniczona. Rozmowa głosowa ograniczona. To chyba nie ma znaczenia. No i graj w sieci. Czyli generalnie ten matchmaking wyłączony i widoczność znaku przyzywania. No nie wiem, czy to coś dało. W każdym razie całą walkę nas nie wywaliło. Także ja teraz. O, mogę zjednoczyć ogień i to jest chyba wszystko. Zdaje się, że gdybym coś tam porobił, to pojawiłby się tutaj strażnik ognia, czy strażniczka ognia, ale ja zostawiłem sobie te oczy i duszę, także będziemy widzieli jedno z zakończeń gry. No i to jest zakończenie gry po prostu. Ja nie wiem, czy jeszcze spróbuję wam nagrać tego dodatkowego bossa, chyba spróbuję za niego jeszcze wejść, właśnie z innymi ludźmi. Natomiast to już będzie zakończenie gry jako takiej, także no w 4 dni można grę skończyć. Ja teraz spróbuję to aktywować i zobaczymy filmik. Tak, zjednoczmy, czemu nie? No, wąski to ty, przyjacielu, nie jesteś. No i co, będą napisy? Tak, mamy napisy. Chyba. Ja bym je chętnie przyciszył, ale nie mam za bardzo możliwości, także zaraz tutaj zostawiam chwilkę muzyczkę. Thank you.
podstawie do końca uhonorujemy twórców. Normalnie się wzruszyłem. Nie, naprawdę się wzruszyłem tak trochę. Może słychać. Właśnie, ognisko w kapliczce. Czy chcemy drugą podróż? Jeszcze nie chcemy. Nie chcemy. Ryzykowne. Nie przerzuca nas automatycznie do nowej gry. I teraz zobaczmy, czy tutaj można to zrobić. Tak. Rozpocznij drugą podróż. Jeszcze nie. No tak, dobra, ja sobie wbiję level. Kurczę, ciekawy odcinek, nie wiedziałem, że już skończymy grę, normalnie aż mi tak trochę, aż mnie troszeczkę zamroczyło, tak. No, jestem trochę w szoku, że to już koniec. Siłę, tak? Siłę. No dobra. Czyli słuchajcie,
Zabiliśmy prawie wszystkie bossy. Został mi jeden. Ja chyba na niego pójdę w koopie. Nie wiem, czy mi się to uda nagrać. Mogę spróbować. Teraz tak. To jest faza przygotowawcza przed New Game Plus. I tak, jeżeli byśmy teraz tam poszli, no to będziemy musieli wszystko odblokować od nowa. Nie będziemy mieli farmy, nie będziemy mieli kupców, nie będziemy mieli możliwości na przykład zakupywania... Przepraszam, odbiło mi się trochę. To od tej Coca-Coli. W każdym razie... właśnie napiłem teraz przed chwilą. Taki estus. Tak, więc trzeba się zastanowić, czy już przechodzić z tym, co mamy. Bo jeżeli utkniemy na jakimś bossie, no to niestety, z taką tarczą, tak? Nie lepszą. Chcemy lepszą, no to musimy ją tutaj sobie wyfarmić, musimy sobie tutaj wbić level. Jeżeli na przykład teraz chcemy używać, powiedzmy, tej tarczy, no to sorry, 40 siły, tak? Trzeba 4 punkty trzeba wbić. To oznacza, że musimy wbić 280 tysięcy dusz, czyli musimy zabić jakiegoś tam gościa 56 razy. I musimy go zabić, bo inaczej... Jeżeli pójdziemy na New Game Plusa i będziemy zabijali jakieś stworki takie podstawowe, nawet jeśli będą dawały więcej dusz, to dobra, nie 20, tylko stówkę dostaniemy, no to wbijanie tych 280 tysięcy to będzie katorga. I utkniemy z tą tarczą, nie z lepszą. Jeśli ta tarcza okaże się za słaba, to New Game Plus będzie beznadziejny. I teraz powinniśmy zrobić kilka rzeczy, czyli tak, wyzbierać jeszcze pewne itemki, które już mi nie pozbierali. Na przykład jak chciałbym zdobyć jeszcze jeden zwój z czarami. Druga sprawa, jeszcze pofarmić. Na razie nie bardzo mamy te farmy. Jest ta jedna farma, właśnie dwie farmy są. Jest taka moja własna i jest ta taka, no, ogólna w tym świecie smoków. Tam już sobie w miarę radzę. Właśnie tam farmiłem, jak nie nagrywałem. Bo farmiłem, żeby ewentualnie zabić tego bossa samemu. No, idzie to tak sobie, a jednak muszę tego gościa zdzielić 3-4 razy tą moją kulą ognistą, żeby go zabić. Także no, tam trzeba by ewentualnie jeszcze pofarmić jakieś poziomy. Kolejna sprawa, trzeba by zabić wszystkich NPC-ów, zobaczyć, co dropią. Co tam jeszcze? Połazić ewentualnie jeszcze po świecie, bo teraz mamy wszystkie ogniska praktycznie odblokowane, więc można sobie pozbierać jakieś itemki, pierścienie i tak dalej. Po co się idzie na New Game Plusa? No przede wszystkim dla farmy, bo jest dużo więcej dusz. Tam już coś czytałem po Wikipedii, że chyba za bossy jest coś 5 razy tyle. Druga sprawa, będą ringi. Będą ringi plus 1 i plus 2. Czyli dużo lepsze, no będzie też trudniej, ale za to będzie można poskładać bardzo ciekawe buildy i dzięki tym lepszym ringom będzie się po prostu dużo fajniej i ciekawiej grało. No i być może jeszcze jakieś sekrety, mogą być jacyś, wiecie, nowi przeciwnicy czy coś, ja nie wiem, sam From Software przygotowało. Także no, ja będę teraz w tej fazie przygotowawczej. Nie wiem, czy będę wam pokazywał samo przejście do New Game Plusa. Chciałbym wam ewentualnie jeszcze pokazać tą walkę z tym ostatnim bossem. Nie wiem, czy będę ją robił od razu, teraz, jakoś wybiorę się tam za chwilę i spróbuję złapać jakichś ludzi i go pokonać. Czy najpierw sobie pofarmię. Później będę jeszcze sobie pewne rzeczy ogarniał. Będę sobie jakieś itemki zbierał, będę sobie pewnie trochę farmił. No i w pewnym momencie postaram się przypuszczalnie przejść na New Game Plusa. I być może wam to pokażę. Także, no chciałbym coś nagrać z New Game Plusa. Nie wiem, czy to będzie znowu całe przejście gry od początku do końca. Czy będą to na przykład tylko bossy, czy będę wam może nagrywał jakieś materiały takie, no powiedzmy, trochę szkoleniowe, trochę poradnikowe, kiedy ta moja wypasiona postać już będzie mogła różne rzeczy wam pokazać, bo będzie ona w stanie wykorzystywać, że pokażę wam builda, no w sumie niewiele się zmienił, będzie ona w stanie wykorzystywać rozmaite rzeczy, rozmaite rodzaje broni, rozmaite rodzaje czarów, cudów i tak dalej. Więc jeżeli do czegoś dojdę, to będę mógł wam to pokazać, na przykład porównać stabilność tarcz, czy jakieś buildy związane z pierścieniami odpowiednimi. No tu jeszcze zobaczymy. Jeżeli byście coś chcieli, to piszcie w komentarze. Bardzo chętnie wam coś nagram na życzenie. Natomiast jeżeli no, nie będzie odzewu, to ja po prostu... O, już nas wywaliło. Teraz sobie wrócimy. Tak, wywaliło nas właśnie z koopa, którego właśnie co przed chwilą wykorzystaliśmy. Już nas wykopało. Czyli koop wytrzymał jakieś 15 minut, nawet mniej, bo właściwie to 15 minut temu ja dopiero włączyłem nagrywanie po walce, no czyli koop wytrzymał 20 minut i się wysypał. Ja wrócę do mojej postaci. O, oczywiście znowu nas wykopało, tak, tak, krzaki tu są liczne. No i tak, co mogę powiedzieć o samej grze, no bo chciałem na koniec tak podsumować, no... Jest troszeczkę tak, ja sobie tylko zrobię jakiś może gest, zrobię taki fajny, żebym sobie usiadł, bo wiecie, ten mój grubasek już się trochę zmęczył. O, siądę sobie, pomedytuję.
No i tak, wygląda trochę jak Budda z cyckami zamiast kolan. Trochę to dziwnie wygląda. No ale siedzi sobie grzecznie. Zobaczymy jeszcze, czy można jakoś. O, niech sobie pomedytuje, popatrzy sobie na przykład na trony. O, tak, niech sobie siedzi. No i tak, co mogę powiedzieć o grze? No, graficznie świetna. Klimat po prostu, no, wylewa się. Świetne widoki. Generalnie bardzo ładna grafika. Mechanicznie jest pomiędzy Dark Souls 2 a Bloodborne'em, czyli jest lepszy od Bloodborne'a, jest więcej opcji taktycznych, jest bardziej rozbudowany, jest gorszy od Dark Souls 2, jeżeli chodzi o mechanikę. Przede wszystkim wywalono cały piękny dual wielding, który był. Druga sprawa, no nie można upgradeować zbroi, czyli te zbroje mają teraz marginalne znaczenie i ciężko jakiś fajny build poskładać, co zresztą widzieliście, jak ja się tutaj cierpiałem, żeby chociaż uzyskać obronę fizyczną, już nie mówiąc o jakiejkolwiek reszcie. Nie wiem nawet, czy są jakiekolwiek zbroje, które dają specjalne efekty. Na przykład takie, które dają więcej dusz, albo na przykład szansy na dropa. Też nie, na, chyba nie uświadczyłem. Samych itemek w grze broni i zbroi jest dość sporo. No cała gra niestety, słuchajcie, to jest 30 godzin. No okej, ludzie mi pomogli praktycznie w ilu walkach? W dwóch na razie. Jedną olaliśmy, bo była opcjonalna, czyli ja sam zabiłem 16 na 19 bossów. Chyba, jeśli dobrze liczę. Chyba tak, bo to było trzech na końcu, tak? Czyli dwóch to był książę, znaczy książęta. Boss ostatni, tam mi pomogli. Na początku to był jeden koleś mi pomógł, później mi dwóch pomogło. No i olaliśmy tego jednego bossa. Nie wiem, czy on jest do zabicia, czy go zabijemy, zobaczymy jeszcze. No i 16 bossów położyłem. Położyłem ich w 30 godzin. 30 parę godzin. No, tu dokładnie zaraz wam powiem, ile tutaj jest przy wychodzeniu. O, 36 godzin, 47 minut, 30 sekund. To tyle to trwało. Jak widzicie na serii, ja dość na początku dokładnie eksplorowałem, trochę się gubiłem. Oczywiście częściowo też grałem jakby znając grę już, bo widziałem czyjąś rozgrywkę, też dużo sprawdzałem na Wikipedii, więc w pewnych momentach wiedziałem co robić, w pewnych momentach z kolei błądziłem jak pajac i bawiłem się z jakąś lokacją 4 godziny czy tam 2 godziny, kiedy ktoś ją przebiegł w pół godziny. Także no, powiedzmy to jest między 30 a 40 godzin, w zależności od skilla i znajomości gry. No niestety, średnio licząc 35 godzin, no to jest połowa tego co Dark Souls 2 i to bez DLC. Czyli Dark Souls 3 bez DLC to jest połowa Dark Souls 2, jeżeli chodzi o czas rozgrywki. Jest biedniejszy, moim zdaniem, nie graficznie, bo graficznie jest piękny, ale no wiadomo, to jest nowsza gra, to jest praktycznie na PS4 i tak dalej, na nowe konsole, PC-ty też się już zdążyły rozwinąć, no także grafika, no wiadomo, jest lepsza. Bossów jest ilu? 19. To nie jest dużo, znaczy nie jest dużo, no mniej niż Dark Souls 2, chyba porównywalnie do Bloodborne'a, chociaż tam też tych w sumie bossów było dużo mniej, tych najważniejszych, bardzo dużo było opcjonalnych bossów i tych w lochach kielicha. Więcej niż w Demon's Souls, więcej niż Lords of the Fallen, chociaż to nie jest gra z serii, wiem o tym. Ale mimo wszystko to jest krok wstecz do dwójki. Mówię, nie graficznie, nie patrzcie na grafikę, nie patrzcie na widoki. To okej, no ładnie to wygląda, jasne. Ale tego miodu jest mniej. No dodali te weapon arty, dodali efekt odmrożenia. No pewnie są jakieś nowe rzeczy, tak? Są nowe bronie czy coś. Dużo jest, bardzo dużo jest skopiowanych broni. Wydaje mi się, że wszystkiego jest troszeczkę mniej, ale i tak sporo. No, tak jak mówię, samej rozgrywki jest połowa, bossów jest, ja wiem, 2/3 może. Zobaczymy, co DLC doda. Stylów walki jest mniej. No, przez ten właśnie dual wielding biedny i te biedne zbroje. Na szczęście można jakieś buildy składać, także jest lepiej, dużo lepiej niż w Bloodborne. No, efektywność postaci. No, balans jest biedny, oni już zdążyli znerfić przynajmniej ten jeden fajny miecz, którym próbowano kiedyś walczyć. No, ja też próbowałem, ale niektórzy tym właśnie grę wykosili przez te 2 tygodnie, kiedy to jeszcze działało, teraz zostało znerfione. Przypuszczalnie znerfią magię, przypuszczalnie znerfią jeszcze coś. Ja nie wiem, co oni dokładnie znerfili. Wiem, że znerfili jeden miecz i to już dla mnie jest straszne. No, balans był moim zdaniem zły. To znaczy, przeciwnicy byli zazwyczaj bardzo przegięci. W pewnym momencie oczywiście ci prostsi przeciwnicy już zaczynali padać na strzała, no ale jak zwykle mamy OP NPC-ów, mamy trzech bossów, z czego, no powiedzmy tych trzech ostatnich jest bardzo ciężko pokonać. Pozostałych 16 ja praktycznie wysolowałem. No ale jak widzicie, nie jestem dobrym graczem. Widzieliście to po całych odcinkach z failami, jak miałem tam 45 minut faili,
w pewnym momencie, czy tutaj praktycznie wypadałem też jak szmata na tym ostatnim bossie, nie radziłem sobie z tymi książętami, tego gościa jeszcze też tego raczej nie jestem w stanie pokonać, no w koopie zobaczymy, może go rozwalę, może nie. No ale 16 na 19 rozwalić i nagle jest trudno, czyli co, nagle mam iść farmić, nagle mam siedzieć w tej jednej lokacji, napierdzielać 2 miliony dusz, żeby mieć postać, którą jestem w stanie przejść grę, czyli używać jakichś gliczy, cholera wie co tam jest. No, słabe trochę. Bardzo często było tak, na przykład dlaczego znerfili całkowicie truciznę? Trucizna jako metoda ataku jest bez sensu. Jest słaba też jako przeszkoda terenowa. No, toksyna nie, toksyna potrafi dać się we znaki. Ale trucizna jest praktycznie słaba, bardzo słaba. Pewnych przedmiotów w ogóle nie dostaliśmy, na przykład jak chciałem zdobyć klejnot do błogosławieństwa, bo on podobno pozwala regenerować życie i tam... No on dropi tam z jednego przeciwnika, mi oczywiście nie dropnął, zabiłem go chyba 5 razy, wcześniej też ze 2 razy. Oczywiście nie dropnął, nie znalazłem w sklepie. Dużo rzeczy można pominąć. Ogólnie jestem z gry bardzo, ale to bardzo zadowolony. No nie zawiodła mnie, bo muszę powiedzieć, że ja się z tym liczyłem, ja się tak samo zresztą liczyłem z Bloodborne'em, że to już nie będzie Dark Souls 2. Dark Souls 2 to było jednak 70 godzin rozgrywki, plus DLC, czyli pewnie koło setki. Ja w to przegrałem ponad 1000 godzin, no w Bloodborne jakieś 200-300, więc no że tak pomyślałem, no tak, pewnie znowu będzie hype, a to nie będzie lepsze od dwójki. I nie jest lepsze od dwójki, jest mniejsze, jest biedniejsze od dwójki, ale jest bardzo dobre. To jest bardzo dobra gra, naprawdę te 30 parę godzin, 36 godzin spędziłem świetnie się bawiąc. No i tak, teraz będziemy po prostu... Ja was jakiś czas zostawię po prostu, przygotuję się do New Game Plusa. Ewentualnie wrzucę wam jeszcze materiał z tego jednego bossa, jeżeli mi się uda, albo wam zrobię jakieś podsumowanie, co tam z niego dostałem. No i jak już będę czuł się na siłach, będę miał zbudowaną postać pod New Game Plus, to postaram się wam pokazać też New Game Plus i New Game Plus 2. Co do innych materiałów, to tak jak mówię, piszcie w komentarzu, a jeśli nie, to ja zobaczę. Może wam zrobię jakieś krótkie poradniki, może coś pokażę, ale trudno mi dokładnie powiedzieć jeszcze. To nie jestem pewien, dokąd ta seria pójdzie. Moim głównym celem było nagranie całej gry, co mi się no mniej lub więcej udało. Straciliśmy godzinę, bo tam nie było obrazu, także jest dziura. Nie wiem, czy będę ją łatał, bo to w sumie to nie była jakaś trudna lokacja strasznie i większość tej lokacji w sumie mamy nagrane, zresztą tam później wracałem. Jakbyście bardzo chcieli, to mogę wam to ewentualnie też dograć. Czy no też możecie powiedzieć w komentarzu, co tam, jaką lokację byście chcieli zobaczyć, to mogę wam pokazać. No i generalnie, no myślę, że jak na 60 parę odcinków, to większość udało się nagrać. Mieliśmy krzaki na końcu z koopem straszne, na samym początku też był krzak właśnie z koopem. Większość gry grałem właśnie w offline, także no, o żadnej pomocy nawet nie mogło być mowy dopiero teraz. Nie pomagali mi i nie przeszkadzali, także większość gry przeszedłem sam. No nie, żebym się jakoś chwalił. Mam nadzieję, że po prostu jakieś moje porady, jakieś moje strategie będą dla was do wykorzystania. Mam też nadzieję, że od was się czegoś nauczę, co też zresztą zrobiłem już wcześniej, oglądając wasze, też moich znajomych serie i serie innych graczy. No to jest najfajniejsze w tym całym środowisku, że uczymy się od siebie i sobie pomagamy. I to buduje jakąś taką, jakiś taki bardzo pozytywny nastrój. To mi się strasznie podoba właśnie w Soulsach i niech tak dalej trwa. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć? Chyba tyle, no. Ja będę chyba teraz kończył ten odcinek. Myślę, że jakoś jeszcze domknę tą serię tuż przed wejściem na New Game Plusa, ewentualnie jeszcze tym jednym bossem. No ale generalnie grę skończyliśmy. 18 na 19 zabitych, 16 samemu. No i napisy końcowe i postać taka, jaką widzieliście. Ewoluowała razem z wami, jak patrzyliście, tak się zmieniała od pierwszych kroków, kiedy jeszcze nie ogarniałem sterowania, aż tutaj do tej śmiesznej, dziwnej końcówki. No i po drodze było różnie, tak? Było czasami fejle, było czasami bardzo fajnie, jednych bossów poskładałem, inne bossy mnie poskładały. Świetna zabawa. Co do koopa, no to widzicie, no są krzaki. Ja się generalnie w PvP nie bawię, bo bardzo nie lubię PvP. Natomiast lubię koopa. No, niestety, jeżeli to ma tak wyglądać z tymi ciągłymi errorami, wywalaniem, no to ja tutaj nie widzę tego. Nie, może to się jakoś uspokoi. Może po prostu to jest kwestia tego hype'u, że zapchało serwery. Albo gra w jakiś sposób zżera, nie wiem co, klatki zżera, że nie chce się łączyć. Coś się w każdym razie złego dzieje tutaj, przynajmniej u mnie na moim komputerze. Żeby nie było, ja na PC grałem, nie na konsoli.
No, ale nawet samo przechodzenie offline, ja przecież przeszedłem dwójkę też na Xboxie samemu, grałem w jedynkę też samemu, też miałem właśnie na Xboxa, nie podłączałem nigdy do, żaden z moich konsol nie podłączałem do netu, także ja przechodziłem solo i później też na PC-cie już z innymi graczami, także gra jest świetna, nawet offline. I no 30 parę godzin rozgrywki to nie jedna gra nie daje, a ja na pewno na tym nie poprzestanę. Myślę, że przejdę jeszcze co najmniej dwa razy. Pobawię się może w inne zakończenia, może jakieś jeszcze questy poboczne, na pewno może sobie jakąś inną postać jeszcze zrobię. Także no jest to świetna gra, na pewno warta zakupu. To jest rozgrywka na rok, tak naprawdę. Na wiele tygodni, wiele miesięcy świetnej zabawy, może też ze znajomymi. Także no super gra po prostu. Hicior ewidentny, tak jak wszystkie praktycznie części serii, tak się powinno robić gry po prostu. No. Nawet jeżeli ja mam jakieś swoje ale, pewnie o wszystkim tutaj nie powiedziałem, część też pewnie mówiłem w czasie odcinków, jak narzekałem i zrzędziłem na coś. No ale mimo wszystko mówię pozytywnie, no. Jest duch Soulsów, jest po prostu rage, jest szczęście, są nerwy, jest taka spokojna, przyjemna eksploracja, jest to poczucie w pewnym momencie jakiejś siły postaci, jest ta ewolucja cała, jak nawet spojrzymy na paski w lewym górnym rogu. Przecież zaczynaliśmy, jak mieliśmy wszystko malutkie, króciutkie i była straszna bieda, a teraz, o, jaki koksu się tutaj z nas zrobił. Także, no, chyba tyle. Takie moje ostatnie słowa do Was. Mam nadzieję, że wytrzymaliście ze mną, że nie było aż tak źle. To jest moja pierwsza duża seria. Na kanale jest też Lords of the Fallen. Też przeze mnie nagrane. Jakbyście jeszcze coś innego chcieli, czy jakieś propozycje mieli, możecie pisać, komentować. Ja na pewno będę siedział jeszcze długo w Soulsach. Mam też parę innych projektów, tak lekko zaplanowanych, także coś tam się na pewno będzie na kanale pojawiało, prędzej czy później. Natomiast teraz będę jeszcze długo oddany Soulsom. Jeżeli macie jakieś pytania o technikalia, czy cokolwiek, czy jakąś mechanikę, możecie próbować. Może będę wiedział, jak nie, to może wygoogluję, może znajdę gdzieś w Wikipedii i wam przetłumaczę, czy coś. Zawsze jestem chętny do pomocy. No jeśli chodzi o koopa, no to na razie widzicie, jak to wygląda. Ja bym chętnie z kimś pograł też w koopa, ale no jest różnie. Więc dopóki to się nie usadzi, to raczej nie mamy za bardzo szans. No piszcie, co wy uważacie, jak wam się grało, co myślicie i jak wam się seria podobała. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni odcinek Soulsów, nie jest to też ostatni odcinek w ogóle, jaki będę nagrywał z jakiejkolwiek gry. No i tyle. Chwalmy słońce. Trzymajcie się.